Cześć Macie, czołem, z tej strony Łukasz. Dziś zapraszam Was na materiał dotyczący butów, w których miałem okazję biegać już jakiś czas temu, czyli On Cloud Monster 2. But, który nie jest moim butem, podobnie jak w przypadku Brooksa Gliceryna 21, którego recenzję możecie obejrzeć tutaj też na kanale. Wypożyczyłem go sobie z setu testowego dostępnego w sklepie biegacza. Więc, jeżeli będziecie mieli okazję, to oczywiście zachęcam do sprawdzenia oferty i zobaczenia, co można wypożyczyć i przetestować, bo warto. Bo tak jak widzicie, ja wziąłem, pobiegałem i teraz mogę wypowiedzieć się na temat tego modelu. Nie jest to pierwszy on, w którym miałem okazję biegać, nie jest to pierwszy monster, bo biegałem w pierwszej edycji. Oczywiście recenzja tutaj na kanale też się pojawiła. Jeżeli pamiętacie albo jeżeli oglądaliście to, możecie kojarzyć, że tamten but nie przypadł mi za bardzo do gustu. A jak wypadła druga wersja? No, podobnie. Ale o tym za chwilę. Na wstępie dodam jeszcze tylko, że oczywiście to co powiem to tylko i wyłącznie moja własna opinia i nikt na nią nie miał wpływu, ale żeby być z Wami tak w 100% szczerym, no to muszę o tym wspomnieć, bo no uważam, że trzeba, nie? Także to co powiem to tylko moje i, i tyle. Zaczynamy. Pewnie teraz ciekawi Was dlaczego nie przyszła mi do gustu, ale od razu dodam, że to nie jest zły but. Taki bardzo zły but. No ale nie przyszła mi do gustu z kilku powodów. Jednym z nich jest cholewka. A mianowicie jej szerokość, bo to jest po prostu dla mnie za szeroki but. I mógłbym mieć super inne elementy, którymi byłbym zachwycony. Niestety, ze względu na szerokość cholewki, no ciężko mi się w tym bucie po prostu biegało. Ale od razu doprecyzujmy: to, że ta cholewka jest dla mnie za szeroka, wcale nie oznacza, że ktoś inny, kto założy tego buta, no, będzie miał podobne odczucia. Ja po prostu mam dosyć wąską stopę. I w momencie, kiedy wkładałem swoją stopę do środka do tego buta, no trudno mi było go na tyle dobrze dowiązać, żeby nie czuć delikatnego luzu. Oczywiście, to nie jest jakaś super szeroka cholewka, też to miejmy na uwadze, natomiast jest na tyle szeroko, że no, ja w trakcie biegania no czułem, że ta stopa mi delikatnie w środku pracuje. Nie na tyle, żeby powstawały jakieś odciski, jakieś otarcia, ale na tyle ta praca tej stopy była duża, że no sprawiało mi to delikatny dyskomfort. Najwięcej tego miejsca jest moim zdaniem jednak przy palcach, ale i też w środkowej części zarówno na boki jak i na wysokość, czyli od podbicia do górnej części cholewki, tam gdzie są sznurówki, no tego miejsca jest sporo. Nie ułatwia tu też fakt, że sam materiał cholewki jest dosyć cienki i w środku też nie ma zbyt dużej ilości gąbki. Ona oczywiście jest, ale no nie jest to na tyle dużo, żeby sama gąbka była w stanie utrzymać moją stopę w ryzach i nie pozwolić jej właśnie na przemieszczanie się. Co ciekawe, mamy tutaj zintegrowany z cholewką język, ale on, powiem szczerze, też nie za bardzo pozwalał mi na takie mega dobre dopasowanie całości do mojej stopy. Więc, no, w moim przypadku, tak jak wspominałem, osoby, która ma wąski profil tej stopy, no, no po prostu ta cholewka się nie sprawdziła. Natomiast, jeżeli posiadacie ty, słuchaczu, który teraz tego słuchasz mojego wywodu. Jeżeli posiadasz właśnie trochę tęższą stopę albo potrzebujesz jednak buta, który ma sporo miejsca, no to ten monster w drugiej wersji może się okazać niegłupim rozwiązaniem dla Ciebie. Więc też warto jakby mieć to na uwadze, że to, że ja uważam, że jest za szeroki, wcale nie oznacza, że Ty też tak będziesz uważał. Ale żeby tak też nie wyszło, że jadę po tym bucie, po tej cholewce, no to sam zapiętek, mimo że nie jest zbyt gruby, no to akurat on całkiem nieźle sobie radził, jeżeli chodzi o trzymanie mojej stopy. Nie było to jakiś super i wow, ale też nie pozwalało, żeby moja stopa pracowała na poziomie góra-dół. No po prostu nie czułem, żeby ta pięta chciała wypaść. Co do samej oddychalności, no to też ten materiał mimo, że jest cienki, to w mojej ocenie nie jest to jakaś super oddychalność. Ja w tym bucie miałem okazję biegać raczej w tych cieplejszych miesiącach. No i przyznam szczerze, że no nie czułem, zwłaszcza na dłuższych wybieganiach jakiegoś Mega dużego komfortu. Zdarzało mi się, że stopa mi się po prostu trochę bardziej pociła, ale ja też jestem biegaczem, który się bardzo szybko nagrzewa, który bardzo szybko potrafi się po prostu przegrzać, e, więc ja w wielu modelach butów mam ten problem, że jest mi po prostu w nich za ciepło, no i w Monsterach w wersji drugiej niestety nie było inaczej. No ale dobra, zostawmy już tą cholewkę, nie będę się tak na nią pastwił. Przejdźmy sobie do amortyzacji, bo to jest chyba taki najbardziej ciekawiący ludzi element i Pierwsze pytanie, które zawsze pada, jest takie: czy uważam, że to jest faktycznie duża amortyzacja? Nie, nie uważam tak. W sensie, moim zdaniem jest lepiej niż było w poprzedniej wersji. W sensie, jest moim zdaniem ten bud bardziej miękki. Ale nadal nie jest to dla mnie bardzo miękki but. Jakbym go miał zostawić faktycznie, nie wiem, z Nimbusem od Asixa, z Glicerynem od Brooksa, czy nawet z Nike Vomero, to uważam, że no to nie jest tak miękki but jak tamte modele. Zaletą dla mnie przy tej amortyzacji jest na pewno fakt, że ta pianka, która jest zastosowana w Monsterze w wersji drugiej, to nie jest pianka, którą mi było łatwo ugiąć. Co oznacza, że nie czułem, że się po prostu zapadam w tym bucie. Dla mnie to jest bardzo duży plus, bo ja nie lubię miękkich butów i zawsze się denerwuję na takie kapcie, w których czuć, że one nas tak trochę przystawają do podłoża i, i zapadają się trochę jak w budyniu. Tutaj akurat tego nie ma. Natomiast muszę też zaznaczyć, że ja jestem dosyć lekkim biegaczem, bo ważę w granicach 70 kg i po prostu ta sztywność tej pianki jest na tyle duża, że no, ciężko mi ją było ugiąć tak po prostu z moim, moim ciężarem ciała. Niestety ta sztywność też nie przełożyła się, w mojej ocenie, na dynamikę. Uważam, że to nie jest but do szybkiego biegania. Raczej jak już musimy, to wybrałbym go na po prostu klasyczne klepanie kilometrów, bo no ja miałem często takie wrażenie, że kiedy chciałem się rozpędzić nawet na zwykłych rytmach, takich po prostu pobudzających. No, to ten but mi ciążył na stopach, że takie jakbym miał chodaki założone, i ciężko mi było faktycznie nabrać tą prędkość. Dlatego, no, no nie uważam, żeby to była jakaś duża dynamika. Wiem, że są osoby, które twierdzą, że da się w tym szybko biegać, i oczywiście da się, bo na upartego możemy się rozpędzić. Ale, no, jakbym miał patrzeć tak obiektywnie, to no lepiej go zabrać na klepanie niż na jakieś szybkie treningi tempowe, czy nie wiem, tam biegi ciągłe. Ale znów, żeby nie było tylko narzekania z mojej strony. To wspomnę, że takim malutkim plusikiem, jeżeli chodzi o sztywność tej pianki, jest też jej stabilność. Bo ja, nawet biegając w tym bucie w nierównym terenie, nie zauważyłem, żeby ta pianka była bardzo podatna na zgięcia i na jakby wygięcia buta do boku. Czyli, no, mówiąc wprost, no nie miałem takiego poczucia, że jestem w stanie sobie w tym bucie skręcić kostkę, mimo że jak popatrzymy na niego z boku, no to widać, że on jest dosyć wysoki. On mi bardzo przypomina buty marki Hoka, który, w których też jest e, tej piany dosyć sporo i one są takie, jakbyśmy stali trochę na koturnach w monsterach, e, dwójkach, no i w zresztą też e, jest podobnie. Ale właśnie nie ma takiego poczucia, że no jesteśmy w stanie skręcić tą kostkę biegając w nierównym terenie, czy nawet na jakimś tam prostym asfalcie. I to można uznać za plus. No i została mi podeszwa. Trochę się uśmiecham, bo możecie mieć takie odczucia, że też ją zgnoję. Ale tu Was zaskoczę, bo to jest chyba największy plus tego buta, ponieważ nie ma się do czego przyczepić. Tak to powiedzmy. No generalnie gumy nie jest może zbyt dużo, ale trzyma się na suchym asfalcie, na suchych ścieżkach. Biegałem w tym bucie też po lesie i też sobie dawał radę w nierównym terenie już może mniej, no ale to jest typowa asfaltówka, więc po prostu bieżnik. No, no nie ma się tam co wrzynać. Na pewno zaletą jest to, że biegając po mokrym asfalcie nie czułem żadnego ślizgu. Parę razy zdarzyło mi się jakby przyspieszać w tym bucie i też nie miałem z tym żadnego problemu, nie traciłem tej trakcji. No ale tak jak mówiłem, to nie jest but do szybkiego biegania, ja go raczej wykorzystywałem do takiego klasycznego klepania kilometrów. To, co może być ciekawostką, to dosyć mocno ponacinana podeszwa, co w mojej ocenie yy, też może być plusem, ze względu na to, że wtedy buta dużo łatwiej jest wygiąć. Ja jestem akurat biegaczem, który ląduje na śródstopiu, natomiast gdybym był biegaczem, który biega od pięty i musiałbym przetaczać po całej długości stopy, no to ta ponacinana podeszwa akurat trochę temu sprzyja i pomaga, bo dzięki temu, że no but łatwiej jest ugiąć, no to też to przetoczenie jest dużo płynniejsze. Tak jak wspominałem, ja akurat ląduję na śródstopiu, więc nie do końca to wyczuwałem, ale przy dłuższych dystansach i przy większym zmęczeniu faktycznie, kiedy ta stopa już mi opadała, tak powiedziałbym, na całej swojej długości. No to to takie przetoczenie od środka do palców yy, uważam było dużo łatwiejsze niż na przykład w takich butach, w których ta podeszwa nie jest tak mocno ponacinana albo jest w ogóle w całości zrobiona i jest wtedy dużo sztywniejsza. No dobrze, podsumujmy sobie całość, chociaż jak się pewnie domyślacie nie ma za bardzo co podsumowywać, bo no mówię to z pełną odpowiedzialnością On Running Monster 2 nie jest butem dla mnie. No to nie jest but skrojony pod moje potrzeby, pod moje bieganie. Ale znowu muszę dodać, że to, że w tym bucie mnie się nie najlepiej biegało, wcale nie oznacza, że wam również tak będzie, więc jeżeli będziecie mieli okazję, to przymieście i sami oceńcie, czy to co oferuje ten but, ten model e, przypada wam do gustu. Mnie niestety nie przypadło. No i mówię to znowu z czystą i pełną odpowiedzialnością i szczerością. No nie jest to but, którego bym Osadowił w pierwszej piątce moich ulubionych. Nawet pewnie w pierwszej dziesiątce by się nie znalazł. Dlatego też cieszę się, że mogłem go wziąć z setu testowego, przetestować, ocenić, podzielić się swoją opinią z Wami i teraz go oddać. Bo gdybym go miał sobie kupić, no to by mi teraz pewnie zalegał w szafie i zastanawiałbym się, co z nim zrobić. Także tyle, jeżeli chodzi o moje wrażenia. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jak macie więcej pytań, to zostawiam was sekcją komentarzy poniżej. Tam możecie śmiało zadawać. Ja się z wami żegnam i co? Widzimy się w kolejnych materiałach. Do zobaczenia.